Dobra, słuchajcie, witam Was serdecznie w kolejnym elektronicznym materiale. Dzisiaj będę Wam mówił trochę stonowanie, bo i wybaczcie, jeżeli na przykład, nie wiem, zrobię przerwę albo coś w trakcie filmu, bo jestem przeziębiony, no, albo inna jakaś mnie franca dopadła tak zwana i naprawdę źle się czuję, ale nie mogę jakby przerwać, bo czekacie na materiały i na sprzęty, więc robimy, tak? Także przepraszam, jeżeli będziecie trochę mieli utrudniony ze mną i kontakt, i dzisiejszy film będzie taki pogmatwany, ale no mówię, no niestety muszę dojść do siebie z tym przeziębieniem. I tak już leki wziąłem, to lepiej. Pewnie dostaniecie film już po przeziębieniu. No ale tak. Dzisiaj od mojego widza, tak, podziękowania, uściski dla mojego widza stałego, Michała Borowskiego, który podsyłał już mi wcześniej radiomagnetofon ED50 do przeserwisowania. Dzisiaj dostałem paczuszkę z trzema walkmanami. Mamy RQA200 taki, one już były podobne na moim kanale, nawet chyba taki był, ale to nie ten sam. To jest taki Walkman, magnetofon, radiomagnetofon, bo to są głośniki, nie wiem czy pamiętacie. Ponadto mamy WM-EX31 i WM-EX304. Każdy ma jakieś nieprawidłowości, będziemy każdego po kolei robić. Dobra, zaczniemy, słuchajcie, od Arcusa, tak, RQA200. Włożymy sobie baterie, ja jeszcze ich nie sprawdzałem, to zobaczymy razem. Zobaczymy, co się dzieje. Tak. Dobra. Tu. Gdzie jest to kółeczko? O, a tu nie gra. Widzicie? Nie ma dźwięku. Dziwne. O, teraz. Tu jest przełącznik. O, tutaj. Tak, tu są słuchawki, głośniki i maxi bass dla słuchawek. Działa. Dobra, stroi stację, bo jest pasmo 88-108 MHz. Muszę sobie takiego, słuchajcie, nabyć, bo to fajne jest. Dobra, stroi. Okej. Dobra. I teraz tak, już nie pamiętam, jak to działało. A magnetofon, zobaczymy. Ops. Dobra, jeszcze przewija. Tu też jeszcze przewija. Nawet do twarzy. No ale dobra, paski po tylu latach. Paski po tylu latach możemy zmienić. Dobra, słuchajcie, to tak. Obadany. To możemy, słuchajcie, zabrać się za rozkręcanie śrubki. Tak, tu się od góry otwiera pokrywkę. Patrzcie, nawet stereo, dwa głośniki ma. Głośniczki. Już nie pamiętam, kurczę, dawno miałem ten model u siebie. Pamiętam, że tam był strasznie cienki pasek jakiś. Dobra, i zaraz zobaczymy, co mu dolega. Patrzcie, dobrze, że ja te filmy nagrywam, bo przynajmniej mogę zobaczyć, jak to się odkręcało. Tu na środku, jak zdejmiecie klapkę kasety, tak po prostu podważacie z dwóch stron zaczepy i delikatnie wam odchodzi. Ale tutaj macie śrubkę jedną na środku przy rolkach. Dobra, i teraz powinno nam się to otworzyć. A patrzcie, jeszcze jedna śrubka jest. Musimy drugą dedukcję odkręcać. O, jeszcze jedna.
Dobra, i mamy dostęp, słuchajcie, do elektroniki naszego RQ20. Tak, RQ200, sorry. Nie RQ20, tylko RQ200. I teraz tak, odkręcamy śrubki mocujące płytę główną. Odlutujemy głowice, głośniki i będziemy mogli brać się dalej za rozbiór. Dobra, słuchajcie, udało mi się rozebrać, tak, odlutowałem przewody, mikrofon, głowica, krańcówka, silnik i udało mi się zdjąć tutaj, tak, uważajcie, bo ta płyta trzyma się też na zatrzaskach, tak, jedna śrubka i zatrzaski. Aha, i zdjąłem kółeczko napędu skali. Dobra, i mamy dostęp, słuchajcie, do paska, pasek cieniutki, zobaczcie, już wysłużony, tak, już lata, ślizga się. No więc, tak, teraz trzeba podważyć tutaj, o, ciach, tutaj trzeba podważyć tą pokrywkę trzymającą koło i zdejmiemy paseczek napędowy, ciach. I pomyślałem sobie, że chyba, słuchajcie, zdejmiemy każdy pasek z osobna z tych trzech i po prostu pojadę do sklepu, kupię już, ja to mówię hurtowo, a nie będę z każdym paskiem latał. Dobra, teraz pora na WM-EX31 Walkman. Wsadzamy baterię, zobaczymy, co mu dolega od razu. To jest już sam Walkman na słuchawki, tak, bez radia, bez żadnych udziwnień. Dobra. Milczy. Zero. Nul. Nie ma nic. Dziwne. Słuchajcie, dziwne. A bez kasety? Może kaseta go obciąży? Zero, totalne zero. Dziwne. Dobra, nie będziemy się roztkliwiać nad tym tematem. Wyjmiemy baterię i zaraz sobie sprawdzimy, co go boli. I patrzcie, konstrukcja na zatrzaskach, dlatego też ostrożnie, żeby nie rozwalić. Przyczyna najprawdopodobniej niedziałania znaleziona. Zobaczcie, blaszki od baterii. Bateria musiała wylać. Blaszka sprężynka pokorodowała, zaś nie działa. Nawet widzicie taki nalot tutaj, zaraz wam przybliżę. Przez co to chyba dlatego nie działa. Nie ma styku. Tak, tu zobaczcie. O, teraz widzicie taki zielonawy, niebieskawy nalot. Będzie to wyczyścić. Konstrukcja znana z poprzednich moich materiałów o Walkmanach. Był bardzo podobny, jeżeli chodzi o napęd, tak, pasek, bo to z autorewersem leci przez dwa koła, opina się na jednym, na drugie oplata, zdejmujemy, ciach, i tu będziemy zaraz robić porządki, tylko jeszcze pasek napędowy zdejmiemy w tym jednym, ostatni. I trzeci Walkman, tak, WM-EX304, też z autorewersem, też zwyczajny Walkman, bez radia, bez innych takich dźwięństw. Ok. Wkładamy baterię. Zobaczymy, czy zadziała. Próbuję ruszyć, ale widzę, że nic z tego. Też martwy. Czy jeszcze... Czy nie ma przełącznika? Patrzcie, tu można ustawić CRO2 i metal. Nie, tu nic, a nic. Trup, też totalny trup. Dziwne. Ale tak jakby minimalnie ruszał. No nic, dobra, rozbierzemy, zobaczymy. Wyciągamy baterię. Tak.
I tu chyba też na ze trzaski konstrukcja. Wydawałoby się, że bardzo podobna. I patrzcie, tak jak wam mówiłem, konstrukcja na ze trzaski również. Tu bardzo podobna sytuacja, dlaczego nie działa. Blaszki również zaś nie działa i sprężynka też. Tak, na baterię. Widzicie, co się dzieje. Też pewnie wylało. No i cóż, konstrukcja mechaniczna bardzo podobna, bo to chyba takie same mechanizmy. Tak, z tego już zdjąłem pasek. Tu nawet jeszcze resztka paska została. Zaraz wam pokażę gdzieś. O, zaraz wam pokażę. Tutaj, o, w obudowie jakiegoś starego. Tu chyba było wymieniane. Tak, sparciały pasek został. Dobra, ale ten jest cały, na szczęście się nie rozpuścił, więc spoko. Dobra, to zaraz sobie ten pasek zdejmiemy. I będziemy jutro, jak zdrowie pozwoli, hulać po paski. Ja sobie je zaraz zmierzę i zobaczymy. Wszystkie trzy. RQA200, ten pierwszy i ten drugi Walkman. I słuchajcie, tak, zdemontujemy mechanizmy w tych dwóch czarnych Walkmanach. Tu trzeba wyjąć taśmę, to jest jedno. Dobra, i to wychodzi tak bez odkręcania. I teraz słuchajcie, wylutujemy blaszki i sprężynki, te baterii. Jutro będziemy z nimi porządeczek robić. Dobra. Tak, lutownica w dłoń, odsysaczka w dłoń i rozlutujemy ten bałagan. Zdjęcie, tak, mechanizmu. Okej. Zobaczymy, czy też tak wyjdzie. O. Dobra. Tu na szczęście nic nie trzeba odłączać, bo wszystko jest na jednej płycie. I teraz wylutowanie sprężynek i blaszki. Widzicie, widzicie. Dobra, i coś przerwało na kamerze. Tak, jakieś płata figle znowu. Drugi komplecik mamy rozlutowany. W porządku, dobra. Czyli mamy to już zrobione, czyli jutro z rana będziemy się zajmować robotą. Jak się uda, to po paski polecę, jak mi moje zdrowie szanowne pozwoli. A mówiłem, że będzie przerwa w trakcie filmu. Powiem wam, że trzeci dzień, tak, walki z przeziębieniem. Mozolnie się zwija, ale katar męczy człowieka. Dobra, udało mi się mimo wszystko, słuchajcie, tak, wymoczyć te blaszki, tak, najpierw w odrzewiaczu, a później dopełniłem to roztworem z kwasku cytrynowego i efekt jest taki, że blaszki nie dość, że są oczyszczone i sprężynki, to jeszcze zobaczcie, mają przejście na stykach. Zero. Tak, na ołomomierzu. Teraz zobaczymy sprężynkę. Też ma przejście. Druga sprężynka. Ma przejście i blaszka. Też powinna to mieć. Dobra, ma przejście. Świetnie. I teraz słuchajcie tak. Nagrzewam lutownicę, bo udało mi się paski zdobyć. I będziemy, słuchajcie, robić dalej. Czyli musimy te sprężynki wpasować, te blaszki. Tak, musimy przylutować i później będziemy smarować mechanikę, będziemy czyścić, będziemy zakładać nowe paski. No dobra, moi drodzy. Pierwsze blaszki zamontowane, możemy przylutować. I teraz będziemy drugi komplet montować, tak? I przed założeniem pasków, przed oczyszczeniem mechanizmów zobaczymy, czy to w ogóle ruszy. Przejście ma, to znaczy, że powinno chodzić. Poszło, poszło, dobrze. I wkładamy, słuchajcie,
obudowę. Dobra. Jak na razie, potem jeszcze wyciągniemy, będziemy czyścić głowicę. Uważajcie na taśmy. Dobra, ciach. Taśmę wkładamy na miejsce. Dobra. Ciach, ciach, poszło. Ok. I teraz wypadałoby sprawdzić, czy działa. Ciach, bateryjka. Teraz druga bateryjka i sprawdzamy. No! Ruszyło, słuchajcie. Zobaczcie, silniczek się porusza. Nie wiem, czy widać. Chyba widać. Dobra, pierwsza mechanika uruchomiona i teraz jedziemy z drugą. Ciach. I teraz słuchajcie tak, bierzemy kolejny temat. Teraz od strony mechanizmu wypujemy, bo tak powinno być. A w tym drugim, słuchajcie, o tyle jest dziwnie, że tutaj jakby ten kawałek lutowany tak sprężynki wchodzi od strony druku, a wyłazi od strony drugiej. Dobra, ciach. I teraz możemy przylutować. Zobaczcie, tu od tej strony, od zewnątrz przylutowujemy, nie od wewnątrz. I właśnie dlatego też jest to uciążliwe, bo ta sprężynka wypada sobie stąd wesoło. Dobra, zamontujemy. Ciach. Ok. I teraz słuchajcie, sprawdzimy, czy działa. Bateryjki. Hop. Wypadło. O. No. Zasuwa, słuchajcie. Równo. Patrzcie. Nie wiem, czy nie za głośno. Zobaczymy. Ale zasuwa. Dobra. Czyli obydwa Walkmany, tak, bo RQA200 to nie mówię, bo RQA200 jest, to on tam nie miał pokorodowanych blaszek. Obydwa Walkmany ruszyły, tak? Te innej firmy. No, więc słuchajcie, zabieramy się za czyszczenie mechaniki, za smarowanie i za zakładanie nowych pasków. I zaczynamy, słuchajcie, tak, ten mechanizm jest wyczyszczony, więc tylko będziemy go smarować. Natomiast w tym drugim modelu będziemy go czyścić, bo tam jest zasyfione. Dobra, ciach. Patrzcie, przesmarujemy zębatki. Tak. I założymy sobie, słuchajcie, po nasmarowaniu pierwszy pasek napędowy. Tu dużo do smarowania nie było. Tak, tu jest pasek 0,8 mm. Dokładniejsze wymiary podam Wam później, tak, pod koniec filmiku, bo mam rozpisane. Dobra, i zakładamy tak na silnik. Ciach, przechodzi tu i włazi sobie tutaj. O, ciach. Dobra, zobaczymy, czy nie będzie za ścisło. Mam nadzieję, że nie. I patrzcie, mały update, tak, pasek 0,8 mm jest do tego drugiego Walkmana, natomiast pasek 1 mm grubości jest do tego. Jak widzicie, kręci teraz spoko. I zobaczcie, po włożeniu baterii, o, zobaczcie, sam kręci, tak, nie ślizga się. Przytrzymując palcem, to koło też w porządku. Dobra, przewijanie. Chodzi w drugą stronę, też chodzi. Okej.
No to teraz słuchajcie, weźmiemy się za tego drugiego Walkmana. Dobra, słuchajcie, jakieś małe pierepały z aparatem były, ale już wydaje się, że okej. Okay. Wsadziłem kasetę, słuchajcie, tak jak widzieliście i będziemy sobie, słuchajcie, sprawdzać. Przewijanie działa w jedną stronę, w drugą stronę i trzeba ustawić obroty. Do ustawiania obrotów służy tu ten mały potencjometr. Włączamy play. Tak, ja podwieżę podłączyłem i jedziemy. A w drugą stronę? Jakaś spokojniejsza piosenka. Aha, już się kończy, dobra. Niech się skończy, niech wejdzie jakaś inna. Nie, odtwarza ładnie, słuchajcie, nie pływa. Jak widzicie, równo kręci. Jeszcze przytłumiony głos, bo jest niewyczyszczony tor taśmy. W drugą stronę. Dobra, słuchajcie, wyczyściłem ten mechanizm, tak, już to zrobiłem, żeby was nie zanudzać poza kamerami, bo tu trzeba było z resztek starego smaru oczyścić na zębatkach. Tutaj pokruszały jeszcze jakiś taki fragment paska był starego jakiegoś. To też to oczyściłem, a teraz będziemy to smarować, słuchajcie, wszystko. Tak, nowym smarem. I będziemy, słuchajcie, zaraz nowy paseczek zakładać i zobaczymy, no, czy pociągnie, czy nie. O. I zostanie na Merkua 200 i będzie kolejna porcja Walkmanów zrobiona. Jak widzicie tutaj, w tych, ja to mówię, prostych Walkmanach, nieskomplikowanych, to tutaj dużo nie ma do roboty. Jak mechanizm nie jest zniszczony, to da się to porządzić. I słuchajcie, zębatki nasmarowane, tak, wszystkie części mechaniczne. Ja tu jeszcze oliwką w sprayu trochę tą ośkę silnika trzasnąłem od spodu, żeby się lżej kręciła. I teraz, słuchajcie, zakładamy pasek. Tak, tutaj wchodzi ten pasek 1 mm, ten grubszy. Okej. Okay. Dobra, założony, tak, zamiennik, jak widzicie, kręci w pozycji play, na spoczynku też przewijanie również działa, tak, w jedną stronę, w drugą stronę, zaraz zobaczymy, jak baterię wsadzimy, jak to będzie kręciło, play, też chodzi. Dobra, i teraz słuchajcie, tak, bateryjki, zobaczymy, czy ożyje, ciach, kręci. Zobaczcie, przewijanie chodzi w drugą stronę. I słuchajcie, zanim regulację szybkości ogarniemy, to jeszcze musiałem zrobić jedną rzecz, mianowicie w jednym kierunku ten mechanizm strasznie stukał. Okazało się, że spadła z prowadnic ta zębatka, to sprzęgiełko współpracujące tutaj z cięgłem autostopu. I wystarczyło, słuchajcie, tylko tu zdjąć zawleczkę, tu jest taka zawleczka mała mocująca i nasadzić to kółko na swoje miejsce, jak widzicie, już ładnie sprężynuje, nic nie stuka, przewija, o, też się przewija w jedną stronę, przewija w drugą stronę, play i musimy ustawić obroty. Tu potencjometr, tak, tym razem krzyżakowy. Udało się szybko ogarnąć, kręci już ładnie, tak, nie hamuje, w drugą stronę, spokojniejszy utwór, ale też gra. I patrzcie, słuchajcie, obudowa,
Tak, obudówka po oczyszczeniu ląduje na swoim miejscu. To są obudowy na zatrzaski. Tak, tu nie czyszczę potencjometrów, bo te wszystkie potencjometry działają, nie trzeszczą, więc wszystko spoko. Dobra. To tak, tu już chodzi. Jak widzicie, tak, play, wszystko się tu porusza poprawnie. Obudowa spasowana. Kolejny Walkmanik odnowiony. I teraz słuchajcie, bierzemy się za Erkusa. Tak, w Erkusie trochę będzie zabawy, bo tu miniaturyzacja i śrubki. Dobra, tu mechanizm widzę czysty. Tylko przeczyścimy sobie tutaj te sprężynki i naniesiemy nowego smaru, bo tu smar już jest tak skawalony, że on odpada po prostu. I obowiązkowy punkt programu na moim serwisie, czyli smarowanie tak, kół zębatych. Tam naniesiemy też smaru, gdzie był. Ok. I będziemy, słuchajcie, dobrać się dalej z tematem. Będziemy montować nowy pasek. RQA200 to już pójdzie szybko też, bo mówię, te Walkmany, tak, nieskomplikowane, są tak skonstruowane, że naprawdę wymiana paska, tak jak ktoś dysponuje, a to mówię, wkręteczkami i odrobiną precyzji i cierpliwości, to zrobi bez problemu. Kilka chwil. No i oczywiście pasek, tak? Bo pasek to tutaj jest elementem obowiązkowym w tych konstrukcjach. Dobra, tam już naniosłem. Teraz tutaj. I patrzcie, demontujemy daszek trzymający nasze koło główne napędowe. Tak, ostrożnie, żeby nie połamać. I teraz słuchajcie, tak, oczyszczamy z resztek starej oliwy ośkę. Tak. Zaraz będziemy nakładać nową oliwę. Dobra. Teraz tutaj przetarcie. Dobra. I słuchajcie, tak. Pasek napędowy zakładamy. Nowy, tak, już go rozpakowałem. 0,8 mm grubości. Ciach. Dobra, jak widzicie, pasuje. Tak, on jest trochę mniejszy niż ten, co był, bo ten, co był, był trochę wyciągnięty. Dobra, i zaraz, słuchajcie, będziemy zakładać tą naszą obudówkę, tylko musimy najpierw troszkę oliwki kapnąć. O, serwisowej. Ciach. Dobra. Kropeleczka. O, kapnięta. Możemy zamykać. I jeszcze zanim założymy, słuchajcie, płytę, to podczyszczenie, podpłukanie listewki zapis odczyt, tak? Ona jest tak mała, że no nie idzie jej nawet rozebrać, więc tak po prostu zapsikamy i rozruszamy. Tak, patrzcie, tu macie listewkę. Dobra, i teraz słuchajcie, jak już będzie to ok, to teraz możemy tak, brać naszą płytkę, bierzemy nasz mechanizm i teraz będziemy to wszystko, słuchajcie, pasować. Dobra, musimy wpasować łącznie z tą listwą zapis odczyt. Dobra, słuchajcie, płytka spasowana, klawisz odskoczył, ale już go zakładamy z powrotem. Czy nakładka na klawisz, ten klawisz. Klawisz się trzyma, tylko nakładka odskoczyła. Dobra, ciach. Dobra, już jak widzicie,
Już, jak widzicie, się trzyma. Dobra, i teraz słuchajcie, jak już mamy to ogarnięte, tak, to musimy sobie podlutować przewody. Mamy przewody silnika, przewody krańcówki, przewód głowicy i przewody mikrofonu. Tak, tutaj podłączacie tak, jak było to polutowane. Najlepiej sobie zdjęcie zrobić, wtedy bez problemu to wszystko wejdzie. Dobra, słuchajcie, przylutowane kable, tak, już tutaj nie pokazywałem, bo to drobnica, śrubki, śrubkę przykręciłem, chyba tu więcej śrubek nie trzeba, tak, klawisze spasowane, uważajcie przy składaniu, żeby Wam ta listwa zapisać, czy weszła w ten klawisz nagrywania, inaczej Wam nagrywać nie będzie. I teraz słuchajcie, tak, założymy skalę. Tak, zakładamy skalę radiową na strojik, na kondensator strojeniowy. Tak, żeby rano, słuchajcie, móc już poczyścić i posprawdzać. Ok. Dobra, ciach. Patrzcie, tu musi wejść to wszystko w te prowadnice, tak, to jest skala na takiej plastikowej lince. Już nie chcę sobie myśleć, co by było, gdyby to była normalna linka skali. Trzeba by było nawijać to jakoś tak ekstremalnie, bo to wszystko małe. Dlatego dobrze, że takie rozwiązanie się też produkowało. Ok. Przykręcamy i słuchajcie, zaraz podlutowanie głośników. I obudowa założona, tak, możemy wkręcać resztę śrubek, tu jeszcze przesmarujemy te zębateczki i słuchajcie, będzie git, będziemy mogli sprawdzić działanie naszego RQA200. Tak, dwie śrubeczki. Czy nagrywanie trzeba będzie sprawdzić, bo on ma... Słuchajcie, nagrywanie. O. Ciach, tu śrubeczkę. I po bokach jeszcze. Tutaj. I patrzcie, pierwszy test jeszcze bez kieszeni. Przewija w jedną stronę, przewija w drugą stronę. Tak, ta taśma jest cicho nagrana, więc nie wiem, czy będziecie słyszeć, dlatego dałem na full potencjometr. I patrzcie. Odtwarza. Kręci. Dobra, i teraz pozostało nam tylko zębatki przesmarować, założyć kieszeń i rano będziemy czyścić. I patrzcie, na zębatki odrobinka smaru. Tak. Okay. Dobra, słuchajcie, wydobrzał mi głos. Dzień dobry, wreszcie możemy nagrywać normalnie. Co prawda jeszcze trochę kataru mam, ale dwudniówka szybko się zwinęła i poszła sobie precz i bardzo dobrze, chwała jej za to. A my słuchajcie, tak, robimy ciach. Kurczę, wy to ze mną przez wszystkie fazy przejdziecie normalnie. Dobra, i słuchajcie, tak, ostatnie kroczki, dwa, czyszczenie i myślę, że jeżeli tutaj w tych walkmanach grzebie się i manipuluje tymi śrubokrętakami takimi, wiecie, precyzyjnymi z magnesem, to lepiej rzeczywiście wprowadzić tą demagnetyzację na dobre, bo no inaczej to trochę lipa. Dobra, czyścimy. To tak, słuchajcie, z Arcusa przekładamy baterię, tak, bo najpierw będziemy sobie czyścić, demagnetyzować, a potem będziemy robić finalne sprawdzenie. Tak, RQA200 wyczyszczony, teraz czyścimy WM EX31.
Dobra, ciach. Przepraszam. Dobra, ciach. Otwieramy klapkę. Dobra, tu już sobie silniczek pracuje. A my bierzemy izopropanolu i wycieramy. Robię te czynności na biegu tak zwanym, tak? Na tak zwanym biegu, czyli puszczam na zasilaniu, tak, play albo przewijanie w przypadku rolek i to wszystko ładnie, znaczy w przypadku tych trzpieni, tak, kapstanów i to wszystko ładnie się czyści. I słuchajcie, trzeci Walkman, tak, ja już nie pokazuję tego czyszczenia tak gruntownie, bo no, po prostu wiecie, jak to się robi, tak, nie będę was zanudzał przy trzech potworach czyszczeniem głowicy. Okej, okay, i rolek, tak, i kapstanów. Dobra. Trochę izopropanolu. Ciach. I słuchajcie, zasuwamy. Play. I zaczynamy od tej roleczki. Widać, że wysłużone, bo syfu na rolkach jest strasznie dużo. Same rolki jeszcze w spoko stanie, tylko problem w tym, że trochę jakby przybrudzone. Widać, że odtwarzało sporo. I słuchajcie, demagnetyzacja głowic i toru przesuwu taśmy. Tak. W każdym egzemplarzu. No tak jak mówię, tu akurat poruszamy się śrubokrętami tymi precyzyjnymi, często z magnesikami, to można ogarnąć temat. Dobra, pierwszy, teraz jedziemy drugi. Bije o głowicę. Bije głowicę, tak. Dobra, i RQ200. Ciach. I słuchajcie, efekt końcowy. Tak, zaczniemy sobie od Walkmana WM-EX304. Tak, bo on będzie chyba... On ma baterię, tak, w sobie. A skończymy na RQ200, bo RQ200 jest z nagrywaniem. Więc no, będzie bardziej rozbudowana prezentacja. Dobra, bateryjki włożone. Wkładamy kasetę. Dobra, i teraz słuchajcie, tak. Widzicie. Przewijanie leci w jedną stronę, przewijanie leci w drugą stronę. Play. Gra, tak. Tu potencjometry działają. Jeszcze megabas. Torby. Taki rozbudowany trochę. Auto rewers. Tak, widzicie, odtwarza bez problemu. Dobra, to tak, pierwszy Walkman mamy. Teraz tak, drugi Walkman teraz poleci, tak, zaczniemy sobie, przejdziemy sobie przez wszystkie tematy, ok. Dobra, to tak, pierwszy ten Walkman mamy, teraz będzie WM-EX31, tak, zapakuję tylko baterię i zaraz wam będę go pokazywał. Okej, ciach.
Dobra. Kaseta. Kaseta wchodzi na salony, wchodzi podłączenie. I patrzcie. Tu czasami coś te baterie się nie układają, trzeba. O. Dobra, działa. Przekładamy przewijanie w jedną stronę, przewijanie w drugą stronę. Lej. Tu już są funkcje podstawowe. Jak jedyny przełącznik to jest chrom metal, żelazowa. Można przez stery mieć, jak się da na fulla. Chodzi, a w drugą stronę. Też chodzi. Fajnie. Przełącznik rewersu. To jak widzicie, ten Walkman też chodzi, tak. A, tu czasami coś w kieszeni, baterie odskakują, trzeba poprawić, jak się nie chce stykać. Dobra, i teraz słuchajcie jeszcze RQA200, czyli nasz wynalazek ze słuchawkami, znaczy z głośnikiem, tak, taki radiomagnetofonik przenośny. Dobra, to tak, trzeba wsadzić, o tak. I zobaczymy sobie. Ja podepnę, słuchajcie, kabel AUX, tak, od wieży słuchawkowy, bo on generalnie działa tu jako antena. Jak nie macie podłączonego kabla słuchawkowego, to nie będzie wam radio odbierać. Dobra, więc go sobie podłączymy, a my wsadzimy kasetę. Patrzcie, przewijanie. Przewija. W drugą stronę też przewija. I play. Na głośnikach zbudowanych. Tu autorewersy nie ma. Patrzcie, słuchawki. Przełączymy sobie na słuchawki. Gdzieś tu przygłośnianie. Jest. BSM, bo tu można do słuchawek Xbox włączyć. A tak działa na swoim głośniku. O! Aż przester jest. Na stole stoi pół litry wódki. Na ustach. Ciach, i teraz pokażę wam radio. Radio odbiera. Muszę go włączyć. Tak. Patrzcie, radio odbiera i zaraz sobie coś z radia spróbujemy jeszcze nagrać. Patrzcie, stereo, mono. Dobra, i teraz nagrywanie. Odpaliłem już piosenkę. Dobra, kasetę biorę, taką dzisiaj. Okej, okay. I teraz słuchajcie tak, rekord. Lecimy najpierw z radia, a potem coś z dyktafonu spróbujemy. Ciao. Już leci, tak, kaseta się kręci. Dobra, nagramy kawałek. I zobaczymy, jak to będzie śmigało. Powiem wam, że fajny ten RQA200, podoba mi się. Dobra, i przełączymy sobie, słuchajcie, na dyktafon, tak, na magnetofon. Zobaczymy, jak nagrywa z mikrofonu. Jak widzicie, przeszło ładnie. Dobra, no to ciach. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Próba mikrofonu, tak, jedziemy. RQA200, Panasonic.
Zobaczymy, jak będzie nagrywał, czy w ogóle coś nagra, tak. No, tak to wygląda. Ciach. I słuchajcie, tak, przewijanie taśmy. Nie w tą stronę, w drugą stronę. Dobra. Wejdźcie tak. O, bo się pogubiłem. Będę nagrywał jeszcze raz. O, tu już, dobra. To jest nagrane z radia. Nawet ładnie nagrywa to dzień na dwa kanały. Tu macie na słuchawkach. Macie na fabrycznych głośnikach, a tu macie z dyktafonu. Tak, jedziemy RQ-200, Panasonic. Zobaczymy, jak będzie nagrywał, czy w ogóle coś nagra. Tak, no, tak to wygląda. No, więc słuchajcie, ja myślę, że trzy Walkmany, trzy potwory kolejne, tak, dostały nowe życie. W tym jeden taki rozbudowany, tak, bo RQ-200 to jest taki trochę walkmano, dyktafono, magnetofon kasetowy. No, więc słuchajcie, ja Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Jeśli się podobało, to oczywiście łapeczki w górę, tak, mile widziane. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zerknijcie także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku, Napraw to Jakub Wiśniewski. I widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.